zeszłym tygodniu premier odwołał Rafała Niżankowskiego ze stanowiska wiceministra zdrowia z powodu jego listownej odpowiedzi na pismo komisarza Unii do spraw zdrowia zatytułowanego "Zapewnić dobre zdrowie wszystkim. Refleksje na temat nowej strategii zdrowia w Unii Europejskiej". Nasz napisał w liście do komisarza, że nie podoba mu się pojęcie zdrowie dla wszystkich, bo pachnie komunistycznym sloganem. I słusznie został Niżankowski zdymisjonowany, bo hasło "zdrowie dla wszystkich" wcale nie pachnie komunizmem. Ono jest komunistyczne. No ale skoro sformułował je komisarz Unii, to widocznie tak ma być. Widziały gały, co brały, jak wstępowały. Wszyscy mają być, kurde, zdrowi i już. Taką pozytywną refleksję miał komisarz. Może w prezencie dostał fajną miednicę i był pozytywnie nabuzowany i tak mu przyszło do głowy, że jak rzuci hasłem "zapewnić zdrowie wszystkim", to wszyscy poczują się tak, jakby dostali w prezencie fajną miednicę. A tu masz, człowiek mu tę miednicę pomijamy i napełnił. Dlatego wszelako słusznym było dla przykładu pozbycie się wiceministra, bo jeszcze ktoś z rządu poszedłby w jego ślady, logicznie się w liście wypowiedział i nowa chryja gotowa, a przecież szykują się inne wartościowe pisma z nie mniej wartościowymi refleksjami kolejnych komisarzy. Zapewnić urodę wszystkim. Refleksje na temat nowej strategii urody w Unii Europejskiej. Zapewnić wędlinę wszystkim. Zapewnić wszystko wszystkim i nic nikomu. Refleksje na temat nowej strategii wszystkiego i niczego w Unii Europejskiej. A mój felieton proszę potraktować jako pismo zatytułowane "Zapewnić mądrość wszystkim. Refleksje na temat nowej strategii mądrości w Unii Europejskiej".